Proszę usiąść, doktor Arst. Nazywam się doktor Roy. Proszę się tak tam nie patrzeć. Przepraszam za badanie, ale nie mogliśmy być całkowicie pewni, że byłeś szczery. Mieliśmy kilka osób w ciągu ostatnich miesięcy, które starały się narobić problemów. Ale dość już o tym. Nasz przyjaciel w fundacji przekazał mi trochę informacji na twój temat, doktorze Hurst. Oczywiście, że mamy ludzi w fundacji. Twój przyjaciel, David, jak miałam. Tylko w tym tygodniu przysłał nam informację o 6 możliwych rekrutach. David dał ci całkiem niezłą rekomendację. Dokładnie to, czego nam trzeba. Wspaniały umysł i zdolny zrobić to, co musi być zrobione. Tak więc, ostatnie napawa mnie nadzieją. Rzucimy okiem na ta akta, dobrze? Brałeś udział w incydencie na Alasce? To było coś wspaniałego. Powinieneś być z ciebie dumny. Już same dane badawcze były niezwykle użyteczne, z tego co widzę. Niewielkie straty, ale takich nie da się uniknąć w naszej pracy, czyż nie? I do tego użyłeś innego obiektu, żeby to powstrzymać. Marnowałeś swój potencjał i czas w fundacji, doktorze. Przecież to oczywiste, że pasujesz do nas. To chyba czas, żebym opowiedział ci, co my tu tak naprawdę robimy. W istocie, jesteśmy bardzo podobni do organizacji, którą właśnie opuściłeś. Przyznaję, nie jesteśmy tak wielcy, ale czuję, że nasze podejście sprawia, że osiągniemy więcej. O wiele więcej, co zobaczysz w trakcie naszej współpracy. Obecnie posiadamy 326 obiektów. W sumie, to razem z twoim powitalnym prezentem 327. Weźmy na przykład ludzkie serum. Wprowadź je do zwierzęcia, a ono zmieni się, dopasuje kształtem do ludzkiego ciała. Próbki, które oni mają, trzymają ukryte w zamknięciu. Ale my mamy lepsze pomysły. Wstrzykujemy je ludziom. Te rezultaty. To jest to, co będziesz robić. Robić rzeczy, których nie wolno. Dlatego, że nikt inny nie jest w stanie ich zrobić. To wszystko dla dobra ludzkości, doktorze. Mamy więcej obiektów testowych niż fundacja. Przedstawiciele władzy w krajach, w których mamy swoje placówki, płacą nam za zabieranie ich biednych, żyjących w nędzy, bezużytecznych. Ludzie, których używamy, nie mają nic. Są niczym. Ale my możemy ich wziąć, użyć ich i wtedy oni stają się czymś. Czyż nie? Stają się przyszłością. Żywię nadzieję, że w przyszłości wojny nie będą toczone przy użyciu karabinów. Będą toczone za pomocą niemożliwych rzeczy. Wojny będą się kończyć natychmiastowo. Mogłyby się kończyć, zanim by się zaczęły. Nie jestem zły, ale to, co robimy, musi zostać zrobione. Damy ci 30 obiektów testowych na pierwsze 2 miesiące oraz dostęp do 2 przedmiotów klasy Vertigo. Nazwałbyś je przedmiotami bezpiecznymi? My nie. Wspaniałe nowe pomysły, doktorze. Dla wspaniałej nowej przyszłości. Zaimponuj mi, doktorze. Jestem pewien, że przewyższysz wszystkie nasze oczekiwania. Masz używać przedmiotów na obiektach testowych, a jestem przekonany, że wiesz jak. Próbuj i próbuj, dopóki nie poczujesz, że wszystko zaskoczyło i nie trzymasz już w rękach czegoś, czego nie powinieneś trzymać. Kiedy odkryjesz, że dzierżysz broń, osiągnąłeś swój cel. Kolejny mały krok, doktorze. Kolejny mały krok. A nazwa? Jesteśmy małą siłą przeciwko falom niemożliwego. I ta mała siła ma na celu stworzenie logicznego z nielogicznego. Jaka nazwa byłaby lepsza niż rebelia chaosu?